dodatkowe przez obszary leśne w tej chwili zbliżamy się do Wilkanowa. Przejechanie takimi wieśkami zacznijmy to straszne. Staramy się jechać w górną głowę. Lasem, jakimiś takimi wolnymi, jest niebezpieczny, jest na jakimś dużym. W międzyczasie pogoda się trochę zmieniła, słońce już nie świeci, jest smutnie. Jesteśmy na innej szosie. Tu przynajmniej jest wolno od śniegu. Tutaj kawałeczek było pod górkę, ale w tej chwili będziemy zjeżdżać lekko w dół, aż do samego skrzyżowania. Nadal to jest Wilkanowo, to jest taka mała miejscowość. Thank you.
na horyzoncie chmury, to raczej nie przewiduję już słońca. Tutaj na lewo będzie ogrodnictwo. Bardzo często tu przyjeżdżałem swojego czasu. Pisze właśnie Centrum Ogrodnicze Wilkanowe. Będziemy się zbliżać teraz do skrzyżowania. Przecinać będziemy główną obwodnicę miasta od strony zachodnio. O, od strony zachodniej. Też te inwestycje wszystkie powstały w przeciągu 10 lat. Znaczy od 10 lat są budowane częściowo ze środków Unii Europejskiej. Częściowo ze środków miejskich. Oho, nawet nie zauważyłem, a tu się coś buduje. Jakiś zakład powstaje. Aha. Przeczytamy, co tu za zakład. Prawa wolna, lewa wolna. Możemy jechać. Tutaj były szczere pola, a teraz widzę już inwestuje się tutaj. Przeczytamy, co tam pisze. Budowa zakładu produkcyjnego składającego się z hali produkcyjnej, części magazynowej oraz części socjalno-biurowej zapleczem. Royal Pack, tak się to nazywa. Aha, to jest budowa zakładu produkcyjnego wytwarzającego opakowania o podwyższonej wytrzymałości. No, może i to potrzebne też jest tu wzięłane. Teraz już jedziemy dalej i będziemy przejeżdżać przez Słonę.
Wałowiec, lecimy na prawo, taką leśną drogą dojedziemy na Dziomów, potem skręcimy na Radomie. I następnie będziemy się kierować na główną szosę, do lasu nie pojedziemy, to jest zbyt ślisko. I wrócimy w drugą stronę. Teraz już jest słone. Zaczyna się słone. Nic nie ma.